Witajcie kochani! Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę. Osobne wielkie podziękowania dla osób już wspierających nasz zdrowy kanał. Piękne dzięki. Pozdrowionka słoneczne. Wszystkiego dobrego. Artur. Co jeszcze należałoby wykorzystać do tego oczyszczania? Dawno temu, jak mieliśmy problem, bo syfiaste paliwo było, mieliśmy gaźniki, zatkał się gaźnik, to trzeba go przedmuchać, prawda? Braliśmy benzynę i szczoteczką czyściliśmy te gaźniki. To samo trzeba zrobić z gaźnikiem silnika mitochondrialnego. Jest coś takiego jak DMSO, dimetylosulfotlenek. Substancja, która złośliwcy mówią i przeciwnicy, jest odpad przy produkcji papieru. Dobrze. Dobrze, że odpad. To będzie tańsza, nie? Natomiast w czym przetransportowuje się narządy do transplantacji? W roztworze glicerynowym roztworze 10% DMSO. Czyli okazuje się, że DMSO jest substancją najbardziej delikatną, pieszczotliwą i kochającą tkanki, które są niedotlenione i narażone na uraz, tak? No z tego tak. No wam napisałem, przeczytałem wam to, co się dzieje z narządem, któremu odcinacie włókna nerwowe i tętnice żyły, wsadzacie go do pewnego płynu i tak go transportujecie, żeby komuś wszczepić serce, płuca, wątrobę, nerki. To jest 10% DMSO. Można to też podawać dożylnie. Gram na kilogram masy ciała dziennie. A profilaktycznie, jeżeli kogoś bolą stawy, to wystarczy na początku brać 2 razy dziennie łyżkę stołową na szklankę wody. Bierzesz dużą łyżkę, starą łyżkę od zupy, DMSO wlewasz do szklanki wody i to się wypijało na pusty żołądek. I później czekacie pół godziny, żeby to się wchłonęło. Żeby, powiedzmy, jakiegoś innych substancji pokarmowych, co nie wiemy, co jemy, prawda, żeby DMSO nie ułatwiło przenikania przez te błony. Ma samo się wchłonąć. Nawet zobaczcie, jak się natrzecie DMSO, tylko już 50%, bo koncentrat jest 99,99, czyli 100%. To jak się natrzecie, to za parę minut już czujecie DMSO pod językiem. Czyli to jest tak przenikające przez błony rozpuszczalne, a więc przez tłuszcze. Więc jeżeli teraz wróćmy, metal ciężki, rozpuszczalny w tłuszczach, nam się usadowi w tym, co powinno stanowić barierę ochronną, to co zrobić? Możemy zrobić jedną rzecz. Pić wodę plazmowaną. Pan Zdzisław Oszczęda z Bolesławca produkuje to. Ta woda na naszym rynku to jest jedyna, która ma prace naukowe za duże granty z Unii Europejskiej, sprawdzone przez i Akademię Rolniczą, i Akademię UMCS, Wydział Chemii. Dużo, dużo jednostek naukowych sprawdzało tą wodę plazmowaną. Co to jest? Bo każdy może powiedzieć, ja też plazmuję, to plazma, tamto plazma, tylko co to jest plazma? Nie, to nie jest plazma taka, gdzie atom jest obdarty z elektronów i to jest płynne takie, taka breja jak na Słońcu, gdzie pod wielkim ciśnieniem macie substancję, masę jakąś atomową, czy w tokamakach, sterylatorach, czyli tych urządzeniach do podtrzymywania życia plazmy. To nie jest taka plazma, nie, nie. Więc to nazywają różnie plazmą. Ale ta woda plazmowana to jest woda zdeklasterowana. Bo o co chodzi? Woda to nie występuje w postaci H2O, jedna cząsteczka, koniec. Woda występuje w konglomeratach. I te 2, 3, 5 to jeszcze okej. Ale jak jest 3000 w cząsteczce, w takim kompleksie, no to jeżeli, powiedzmy, cząsteczka wody jest taka, akwaporyna jest taka,
A kompleks 3000 to jest taki jak pół tego pomieszczenia, tak ona ma przejść przez akwaporynę. Więc trzeba ją zdeklasterować. I to jest właśnie woda plazmowana, która wewnątrz, to jest 5 cząstek wody, a wewnątrz znajduje się cząsteczka tlenu aktywnego. I wtedy, jeżeli macie taki metal, metal jest półprzewodnikiem, prawda? Przepraszam, przewodnikiem prądu. Więc dlatego dzieci mają na przykład padaczki, bo nie wiadomo skąd. Tu tomografia, wszystko ok, no ale w EEG wychodzi fale takie, teta, najczęściej fale teta. To jest jakby odcisk palca NOP-u poszczepiennego. Fala teta w EEG. To jest właśnie to, że jeżeli nawet wszystko się cofnie, a ja widzę jeszcze w EEG falę teta, to znaczy, że jeszcze to dziecko trzeba oczyszczać. Że tam jeszcze jest metal, bo są przebicia. Bo to jest po prostu iskrzenie, przebicie. I jeżeli dacie tą wodę plazmowaną, to ta cząsteczka tlenu atomowego powoduje utlenienie metalu. I wtedy zobaczcie, miedź przewodzi prąd, a tlenek miedzi? Więc jak mamy wtyczkę i coś nam nie kontaktuje, to co robimy, panowie? Te druciki miedziane nożem ściągamy, to zielone, bo to jest izolacja. A nam wystarczy, że podamy na przykład tą wodę plazmowaną i metal zmieni się w tlenek metalu. I wtedy mam czas na wyrzucanie tego metalu przy użyciu jodu. Wyrzucam, muszę mieć pompę solną w nerkach, a więc sól kłodawska, tak jak mówiliśmy, w ilości odpowiedniej do ilości jodu i dużo wody, już nawet tej normalnej, bo są wody plazmowanej, wystarczy, że wypijecie szklankę dziennie. Ja zwykle zaczynam od wypicia szklanki. Jak wstaję, to jest pierwsze, co jest, to z kranika woda plazmowana, szklanka, ciach. I idę wtedy, powiedzmy, takie pierwsze przeciągnięcie się, parę minut, później wam się chce siusiu, prawda, bo ta woda plazmowana szybko przenika do komórek. Na początku, jeżeli ktoś ma bardzo niedoodwodnione komórki, bo słuchajcie, mówi się ogólnie, że starsi ludzie się odwadniają. Problem polega na tym, że zawartość wody w komórkach ubywa. I jeżeli macie duże niedowodnienie komórek, ja kiedyś miałem, pamiętam, moja pierwsza styczność z tą wodą plazmowaną pana Oszczędy, to była w Radomiu na wykładzie takim. Przyjechał jakiś gość i mówi, że ma taką wodę. No chwali, no woda jak woda. Kolejny ściemniacz będzie chciał naciągnąć ludzi na pieniądze. No i on tak dał, tu, no więc ja sobie wziąłem, piję, druga szklaneczka wypiłem, dalej mi sucho w ustach, trzecia szklaneczka wypiłem tej wody plazmowanej i skończył się wykład. Nie mogłem oderwać języka. Woda weszła do komórek. Wtedy byłem bardzo niedowodniony tkankowo. W tej chwili już tego nie mam. Jeżeli już nawodnicie komórki, to nie będzie tego problemu. Natomiast wypicie tej wody, jeżeli zobaczycie, że wam schnie pod językiem po wypiciu, powiedzmy, 2-3 szklanek, to znaczy, że wy jesteście tak jak ja wtedy. Ja byłem przed nowotworem. Wtedy jeszcze nie wiedziałem. To było ładnych parę lat temu. Później to draństwo wylazło. Ale nie robiłem żadnych biopsji, żadnych obrazowych badań. Tylko, że no, siedziało to wśród piersi, no nieważne. Ale powiedziałem, że naszymi metodami muszę wygrać. No i wygrałem. I ponieważ wygrałem w tym przypadku, to i wygrywamy w następnych przypadkach. Nie we wszystkich. Słuchajcie, jaka jest różnica człowieka, który z nowotworem wchodzi w terapię naturalną, a w chemię? Więc nie należy się z drugiej strony też na chemię obrażać. Nie, ja nie mówię, że chemia to jest tylko zła. Oni mają skuteczność 3-5% chemioterapią. Te ich sukcesy w leczeniu raka piersi to jest najczęściej rak stopnia zerowego, co według wielu onkologów nie powinno być w ogóle poddawane terapii chemicznej, bo to nie powinno być traktowane jako nowotwór. Rak przedinwazyjny tak zwany. Więc może stąd się bierze ta ich skuteczność 3-5%. Medycyna naturalna ma około 60%. Natomiast czasem połączenie tych dwóch metod daje 90% skuteczność.
Jak widzicie, tylko Bóg może mieć stuprocentową skuteczność, więc musicie się zawsze godzić z tym, że ile nam przyjdzie żyć, to jest tam zapisane. No chyba, że nam pomogą. No ale zakładamy, że nie pomogą, bo rodzina kocha swojego członka. Więc różnica jest taka, że ci, którzy biorą naturoterapeutyczne suplementy i idą na chemię, to oni sobie biegają, żyją normalnie, natomiast tamci leżą jak kłoda. Widziałem kiedyś takiego młodego człowieka, znaczy on był kalendarzowo młody po tej chemioterapii, ale to było dosłownie tak. Widzieliście kiedyś na zdjęciach mumię egipską? To przyszła do mnie taka żywa mumia. Człowiek tak ściągnięty, to było widać, że odwodnione tkanki, on żył, ale to dosłownie tak jakby mumia przyszła. Człowiek 30 parę lat. Więc chemia to jest, wiadomo, zalanie wolnymi rodnikami. Takie zalanie, żeby zabić wszystko. Natomiast jeżeli dajemy suplementację, to zwróćcie uwagę, że to, o czym ja mówiłem, te wszystkie substancje, one wpływają na poprawę pracy silnika mitochondrialnego. Nie glikolizy tlenowej, czyli cyklu Warburga. To jest całkiem inna bajka. Ten metabolizm cyklu mitochondrialnego jest mitochondrium, to jest cykl tlenowy, a tam to jest beztlenowy w nowotworze. Więc jeżeli ktoś wam mówi, że suplementy odżywiają nowotwór, to proszę, come back, druga klasa szkoły Akademii Medycznej, biochemia i sobie przypomnieć biochemię, co tam było. To świadczy o tym, że to jest dyletanctwo, jeśli chodzi o biochemię. To jest podstawa. To była jedna z kobył drugiego roku, co myśmy zdawali. To była biochemia. Tam trzeba było te wszystkie reakcje Krebsa znać z wzorami strukturalnymi. Dlatego uważam, że najlepszym naturoterapeutą będzie obudzony lekarz. Bo trzeba mieć wiedzę, żeby rozumieć, co mogę robić. No i należałoby przywrócić wolność zawodu lekarza, bo kiedyś lekarz był wolnym zawodem. Nie wiecie o tym, ale kiedyś tak było, że za pacjenta odpowiadał lekarz i przychodząc do mnie, pacjent zdawał się na mnie, bo on mnie wierzył. Nie jakiemuś mojemu profesorowi, który tam mnie kiedyś szkolił, czy jakiejś grupie ludzi, którzy mi dali pieczątkę pod tym, że ja mogę wykonywać ten zawód, tylko on wierzy mnie, a nie tamtym gościom. Bo często ci goście, którzy mi dają ten podpis, to jest jakiś dentysta, jakiś chirurg, jakiś gość, który zdał egzamin i studiował zarządzanie zasobami ludzkimi. I co, i on ma wiedzieć więcej niż lekarz pierwszego kontaktu, który całe 30 parę lat, 40 od dziecka, od pediatrii do geriatrii, no ale takie są teraz prawa. Więc chciałbym, żeby wróciło prawo wolnego zawodu, tak jak adwokat. Ja prowadzę pacjenta, on wierzy mnie. Przestaje mi wierzyć, zmienia lekarza. To jest dobór naturalny. Dobieracie sobie tego, kto wam powie, czy ja pani albo ktoś będzie wybierał męża? Nie, to pani wybiera, bo pani będzie żyła albo będzie miała gehennę w domu. I to samo powinno być z lekarzem. To wy wybieracie lekarza, a on musi po rozmowie z wami, ewentualnie jeżeli nie ma wiedzy, to wierząc wam, poddać się pewnej terapii, suplementacji, a czasem jak trzeba to nawet, no, czasem zabijanie też jest potrzebne, czyli chemioterapia. Czasem trzeba wyciąć. Tylko że neurochirurdzy mówili, że jeszcze po suplementacji jeszcze nigdy nie widzieli tak ładnie odseparowanego glejaka. Bo normalnie glejak to ma takie macki. Tu widzicie guzka, ale on ma tam jeszcze parę centymetrów, których nie widzicie, takie macki. Wy to wytniecie, a glejak znowu wraca. Znowu wytniecie, a to znowu wraca. Aż później już nie ma co wycinać w mózgu. Natomiast suplementacja właśnie... Pobudzanie silnika mitochondrialnego i jego płukanie gaźnika tego silnika, dodawanie dobrego paliwa do tego silnika powoduje to, że ten silnik mitochondrialny zaczyna znowu funkcjonować. I on wtedy robi ciach, ciach, odcina gałęzie odżywcze glejaka
I wtedy jak wchodzi neurochirurg, on sobie tylko wycina, jest pięknie do wyjęcia. Ale to wymagałoby wolności służby zdrowia i wolności zawodu lekarza. DMSA, rwa kulszowa, bóle kości mięśni stawu. Więc jeżeli chodzi o kości mięśni stawy, na moim kanale jest taki odcinek BOR. Chodzi o BOR, pierwiastek chemiczny. Był taki jeden aptekarz, który z Australii, który zaczął podawać BOR i zaczął wyleczać ludzi, którzy mieli zwyrodnienia stawów. No i skończyło się na tym, że zaczął to coraz szerzej propagować, zaczął sprzedawać. No i go wzięli, skazali na dużą sumę pieniędzy, ukarali, nie pamiętam już ile, ale od tej pory w Australii tam wprowadzono pod wpływem czynników medycznych takie rozporządzenie, że bor w każdej ilości jest toksyczny. I do dziś to funkcjonuje. I nikt tego preparatu nie stosuje. Znaczy z oficjalnego nurtu. Bor. Bor to jest jeden element. Drugi element to jest kolagen. Więc żeby kolagen dobrze funkcjonował, to musicie w kolagenie, bo kość to jest, wiadomo, kolagen, na który się te kryształy hydroksyapatytu tam krystalizują i ona się staje dobra, twarda. Ale żeby kolagen był dobry, to muszą być dobre wiązania krzyżowe. Ale nie będą wiązania krzyżowe dobre, jak nie będzie witaminy C. Więc duża dawka witaminy C jest do tego potrzebna. Do bariery jelitowej. To znaczy bierzecie ten proszek. O, tam jest, teraz schowali mi to. Weź mi to przynieść tutaj, postaw koło mnie, żeby ludziska widzieli, że coś takiego jest. Bo jak bierzecie witaminy, no, daj mi to. O, tu z przodu postaw, a zabierz to. O, bo witaminy to jest jedna rzecz. To jest jak silnik. Ale silnik, żeby miał lepszą moc, to co się daje? A, nie widać. Bioflawonoidy. Jest odcinek też o bioflawonoidach. Niedługi, z 15 minut do 20. Bo ludzie mówią, a działa, to nie działa, no to tam wam powiedziałem, co to są bioflawonoidy. Bioflawonoidy to jest jakby turbina do silnika. Więc możecie mieć fajny silnik, ale żeby efektywność pracy silnika była lepsza, to trzeba dać mu turbinę. No wiadomo, że możemy mieć 2 litry pod maską, ale podwójne turbo i jeszcze intercooler. No, to panowie wiecie, co jest. No w różny sposób. No i po co nam to wszystko i te 500 koni, jak można jeździć 90 na godzinę. No ale tutaj nie ma ograniczeń prędkości. To możemy właśnie wykorzystać do tego, żeby mieć lepszą wydajność organizmu. I wtedy, jeżeli ten silnik ma dobre smarowanie, to nie następuje zatarcie. Bo nawet dobrze jest czasem przyspieszyć. Dlatego w życiu nie tylko leżycie, ale czasem trzeba przebiec się, dogonić uciekający autobus, pograć w piłkę. Czyli to jest właśnie przyspieszenie pracy tego silnika. To jest bardzo wskazane zdrowotnie. Bo wtedy się pocicie, wyrzucacie kadm. Wczoraj mówiłem o tym, jak ktoś nie był, to powtórzę, że przez skórę wyrzucamy kadm w gigantycznych ilościach. Dlatego żadnych antyperspirantów, tylko trzeba dobrze się myć, chodzić do sauny, pić wodę z solą. To jest podstawa. Więc idziemy do kości. Kolagen. Lizyna, prolina, arginina. To są aminokwasy, z których tworzy się kolagen. Ekstrakt zielonej herbaty, kwercetyna. NAC. Co myśmy tam jeszcze mieli? Poczekaj. Aha. Wczoraj mówiłem, dzisiaj powtórzę. Według Williama Hoffera, to był
lekarz działający w latach 30. ubiegłego wieku, on zaczął podawać nie tylko do 3000 mg niacyny, a więc witaminy B3, kwas nikotynowy, niacynamid, czyli witamina B3, PP, przeciwpelegryczna. On zaczął nawet 5 gramów dziennie podawać. Chodzi o to, żeby tą niacynę podawać systematycznie, lepiej nawet w małych dawkach po 250 mg, a kilka razy dziennie, tak żeby doszło do tych 3 gramów dziennie i dłuższy czas. I cóż stwierdził, że po 2-3 miesiącach zdecydowanie poprawiała się sprawność stawów. I według niego zwyrodnienie stawów to jest awitaminoza, a dokładnie A niacynamidoza, czyli choroba wywołana brakiem niacyny. Niacyna to jest taki prekursor NAD, dwunikotydu nikotynamidoadeninowego, czyli takiej substancji kolejnego nośnika energetycznego, podobnego jak i ATP czy FAD. Dwunukleotyd flawinoadeninowy. I myślę, że w ten sposób bylibyśmy w stanie wyprowadzić stawy na prostą. To z tamtej strony gdzieś pani o stawach coś mówiła. Usunięta tarczyca. Dotychczas miałem chyba tylko 3 albo 4 przypadki, że nie udało się zregenerować tarczycy. Zwykle nawet te tak zwane totalna tyreoidektomia, czyli wycięcie całkowite tarczycy, to zostawi wam chociaż jeden pęcherzyk. I te kilkadziesiąt przypadków, które mieliśmy tej tak zwanej resekcji tarczy, wszystko się odrodziło. Wszystko. Wróciła do normy. Ale mówię, że czasem im się uda wyciąć wszystko, okaleczyć naprawdę człowieka. Wystarczy jeden pęcherzyk, a to się przywróci. Do jakiej wielkości? Do takiej jak trzeba. I to jest element genetyki Piotra Garejewa, genetyki falowej. Czyli chodzi o to, jak gdyby każdy posiada z nas zdjęcie holograficzne każdego organu, które rośnie do tej wielkości, więcej już nie urośnie. Dlaczego serce robi się takie, a nie 2 albo 3 razy takie jak pięść? No właśnie, tego nie potrafimy wyjaśnić. I to są właśnie kolejne dowody na to, że genetyka falowa Piotra Garejewa jest słuszna. Ale o tym nie będę dzisiaj mówił, o tym mówiłem kiedy indziej. Tarczyca, tak? GCMAF. GCMAF, czyli makrofag activated factor powstający z białka GC. Można to stosować, bardzo drogie. Gość, który odkrył to, musiał uciekać z Włoch, w końcu wylądował w Szwajcarii. To była taka para naukowców włoskich, nie pamiętam już nazwisk, i tam zostało to opatentowane. I to jest konieczność podawania przy, powiedzmy, nowotworach kilkutygodniowego, a każdy tydzień kosztuje kilkaset tysięcy euro. To jeśli chodzi o GCMAF, białko podawane w iniekcjach. Natomiast myślę, że to, co udało się nam osiągnąć, to jest to samo, tylko dam wam analogię. Gdy kobieta wchodzi w klimakterium, nie ma hormonów estrogenowych produkowanych przez jajniki, więc wtedy co się dzieje? Rośnie poziom cholesterolu, czyli substratu do wyprodukowania hormonów. I funkcjonuje po klimakterium, przecież normalnie żyje. Wiadomo, nie będziemy rodzić dzieci cały czas, każdy wiek ma swoje prawa, ale organizm funkcjonuje normalnie. Tak samo tu, jeżeli mamy na przykład nagalazę, czyli taką substancję, którą wytwarzają komórki nowotworowe, wirusy, różne takie, albo wstrzykiwane macie w pewnych procedurach. Ciekawe po co, żeby zablokować to białko GCMAF. My możemy przełamać to blokowanie nagalazy, podając dużą dawkę substratu w postaci 25-OHD3.
Bo żeby białko GCMAF dobrze funkcjonowało, to musi mieć odpowiednią ilość kwasu linolenowego i 25-HD3. To jest taka trójka rzeczy, triplet, który działa wspólnie. I to uaktywnia to białko GC. Bo to jest białko GC, które macie w osoczu. Natomiast po aktywnieniu nazywa się makrofag activated factor, po połączeniu z tymi dwoma rzeczami. I jeżeli dacie większą dawkę substratu, to po prostu przełamiecie. Jak to się mówi, na hama lawiną substratu przełamiecie blokadę na galazy. I stąd uważam, był nasz sukces przy dzieciach ze spektrum autyzmu, które nagle zaczynały się odblokowywać. Wiadomo, nie mamy 100% sukcesu, gdy poziom witaminy D3, 25-HD3, był powyżej 600. Od 600 w górę. Bo jeszcze raz powtórzę, te wysokie poziomy są nam potrzebne tylko w czasie, gdy musimy coś przywrócić zdrowie. Natomiast do życia codziennego, zdrowego człowieka wystarczy poziom od 100 do 200 nanogramów na mililitr. Minimalny poziom, przy którym zdrowy człowiek może funkcjonować bezpiecznie, to 60 nanogramów na mililitr, o czym mówił dr Cedric Garland, świętej pamięci epidemiolog ze Stanów Zjednoczonych. To już mówiłem o tym wczoraj, to jest nawet w książce pana Jerzego Zięby, Ukryte terapie, nie pamiętam w którym to tomie, chyba tej czerwonej książeczce. Żylaki odbytu. Co to jest żylak odbytu? To jest przepuklina. To jest, znowu wracamy do tego samego, co mówiłem o regeneracji stawów. To jest akurat inne miejsce, ale to jest też słabość tkanki łącznej, że słabe wiązania krzyżowe, wzrost ciśnienia, czyli jeżeli na przykład macie słabe, długo stoicie, chirurg sklepowa, ciśnienie długo działa na żyły, i wtedy pewne zastawki, które są ze słabego kolagenu, one puszczają. I wtedy są nieszczelne i wtedy na tej najniższej jest jeszcze kilkakrotnie wyższy słup krwi, który ją obciąża i tak dalej, dalej. Dlatego zaczyna się w najsłabszych punktach. To jest żylak na goleni. A co mamy z żylakiem odbytu? A to samo jak macie twardą kubkę. Wy nie możecie tego wydusić. Czy kobieta, która jest w ciąży, też jest nacisk i wzrasta ciśnienie. Co możemy z tym zrobić? Wiadomo, ta terapia, która była przy stawach, co powiedziałem, natomiast jest coś takiego jak, bo to jest, żylak jest procesem zapalnym tam w tym śródbłonku. Wam powiedzą, weźcie sobie, jakżeż to się nazywało, te takie niebieskie opakowania, flebodia albo to są te substancje w każdym razie, które powodują obkurczenie żylaka, ale tylko wtedy, jeżeli jesteście nasyceni tym lekiem. A jeżeli przestajecie go brać, to puszcza. I znowu jest rozwleczony taki worek. Ale co my możemy zrobić? A maść sterydowa Dicortinef. To jest to, czy Pimafukort. Pimafukort to jest na takie owrzodzenia, różne jakieś atopowe zmiany. Po kupce obmywacie pupeczkę i smarujecie sobie za po każdym tym, chociaż może 2-3 razy dziennie nawet Pimafukortem te żylaki. I to się chowa, bo to jest proces zapalny, a steryd w tym wypadku nigdy nie obrażajcie się na leczenie objawowe. No bo przecież jak jesteście po operacji czy po wyrwaniu zęba, to was boli. No więc co zrobicie? Podacie lek przeciwbólowy na jakiś czas, żeby to się zregenerowało. Po co cierpieć? To znaczy tak, lekarz wytrzyma każdy ból pacjenta. To jest inna kwestia. Zwyrodnienie plamki żółtej. Kochani, tu znowu wracamy do silnika mitochondrialnego. Co to jest oko? To jest wypustka mózgu. To jest to samo, co się dzieje z mózgiem, może dziać się z okiem. Więc musimy pamiętać, że skoro mózg jest przede wszystkim tłuszczem zbudowanym z masy fosfolipidów, to tam musi być masa witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Wszelkie choroby neurodegeneracyjne, co zaobserwowałem, ładnie się regenerują, jeżeli poziom 25-OHD3 podniesiemy powyżej 600.
Ludzie mogą mieć nawet 1000. Mówiłem wczoraj o panu, który miał mieć kolana, mój podopieczny, do wymiany. Takie zwyrodnienie. Ma poziom 5000, prawie 350, 5400 nanogramów na mililitr witaminy 25HD3. Mówię, że się świetnie czuje i nie idzie na żadną operację, bo go nic nie boli. Więc jak widzicie, można żyć. Chociaż rekordzistka, która do mnie przyjeżdżała, to była taka pani z Kanady, co miała 10 tysięcy nanogramów na mililitr. I można żyć. Ja mam 400, znajomi mają 700. No tak przez przypadek. Słuchajcie, jak jesteście zdrowi, to machniecie sobie 50-100 tysięcy i to nagle idzie do góry. Nawet nie wiecie kiedy. Ale jeżeli macie jedną jakąś bolączkę, to ta witamina D jest zużywana właśnie, to jest broń na pierwszej linii ognia. To jest to, z czego się strzela. Pamiętacie takiego srowida? To przecież wielu naukowców badało i stwierdziło, że to białko, kolce, które ma się tak paszcza rozewrzeć i wbić w nasz receptor tkankowy, ono jest zwinięte przy dużej ilości witaminy D3 i A. Nie może się rozewrzeć. Po prostu kaganiec na ryj dostaje wirus. To białko spike. Nie może. To jest podstawa. Następna rzecz. Pamiętacie, jak mówiliśmy, gdzie koncentruje się jod? Tam, gdzie metale ciężkie. W tłuszczach. W mózgu. Więc wiadomo, że musi być duża ilość jodu. To jest też potrzebne przy leczeniu chorób trzustki. Bo w trzustce jest dużo jodu. Co jest jeszcze w trzustce i w mózgu? Cynku jest masa. To jest siedlisko. I witaminy K2, MK7. A więc wszystko macie w tym, co pomyślałem już, żeby nie trzeba było. Mówię, na początku to było przerażenie. 60 kapsułek dziennie. W tej chwili mam praktycznie wszystko, co mamy. Jak macie zakwaszenie, tu trzeba by zrobić badanie sołczek i nie tylko sołczek. Sołczek i badanie ogólne moczu. pH moczu jest ważne. Jeżeli chorujecie, powinniście mieć odkwaszony organizm, a więc pH 7. Mówią nam, że od 5 do 6,5, no do 7 może być. Ale jak macie 7,5, też nic się nie stanie. Nerki są od tego, żeby buforować wszystko. Największym problemem jest zakwaszenie, czyli brak tlenu. Zakwaszenie, bo kwas mlekowy, bo dwutlenek węgla. Ale tam w tkance. Bo ja chcę, żebyście pili wodę mineralną z dwutlenkiem węgla. Chcę, żebyście oddychali powietrzem, w którym będzie ile dwutlenku węgla? Tu mamy 400%. A ile ja bym chciał, żeby było dwutlenku węgla w powietrzu? Tuż przed 3,5 byłoby idealnie. Tego już bym się bał. Ale tak chociaż 1,5-2%. Rozumiecie? Chodzi o wykres krzywej Bohra. Wysycenia hemoglobiny tlenem w zależności od pH, ilości dwutlenku węgla. Jeżeli w tkankach mamy tutaj w powietrzu dużo dwutlenku węgla, to hemoglobina, która się tu saturacja prawie 100 w płucach, tam żeby zostało 40. Ono mi wraca 80. Czyli lata jak Żyd po pustym sklepie. Ta hemoglobina z tlenem. Po co ona lata? A w momencie, gdy wchodzimy do komory normobarycznej, wyrzucamy tlen w większej ilości na obwodzie, to i serce zwalnia o 30%. Jak zwalnia serce o 30%, to znaczy, że możemy 30% dłużej pożyć. No bo bardzo często serce nam wysiada, prawda? Coś siada. Więc odkwaszenie wodorowęglany. Wodorowęglany, ale jakie? Dlatego uważam, że najlepsza jest mieszanka sód z potas i sód. Tu.
Witajcie, kochani. Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę.